Ja to mam wrażenie, że z sezonu na sezon ty coraz bardziej z roli takiej prowadzącej stajesz się psychologiem, terapeutą, bo nawet to, co powiedziałaś o tym bagażu emocji, który zresztą chcesz przyjmować, ale jednak na ciebie spada mimo wszystko trochę jak taki terapeuta. Myślałaś może kiedyś, może się pominęłaś z powołaniem? Może jakieś studia? Nie, ja jednak jestem za tym, żeby mieć wykształcenie, czyli psycholog to ma wykształcenie, aktor ma wykształcenie, bardzo chciałam być aktorką, nie udało mi się. Nie, no przecież byłaś trochę. Właśnie, to jest dobrze powiedziane, warsztatów było dużo, teatrów było dużo, ale to trochę tego PWST Kraków nie mam na koncie. Jestem dziennikarką z wykształcenia, więc tu mogę być spokojna. Życie mnie tak poprowadziło, że z dziennikarstwa i ukończenia studiów przez marzenia o teatrze, to dziennikarstwo takie inne mi się przydarzyło i to jest to, o czym ty mówisz, bo ono jest inne, właśnie trochę psychologiczne, może trochę współuczestniczące, trochę dokumentalne, o ludziach, o emocjach, o szczęściu. I to mnie cieszy, że to nie jest takie rozrywkowe stricte, stricte poważne, stricte informacyjne, stricte takie albo takie. Jestem po politologii, po dziennikarstwie, a to dziennikarstwo, które mnie spotkało, jest takim lekkim sznytem może tego aktorstwa, o które tak marzyłam. Może trochę tej psychologii, która też bardzo się w niej spalam, ale no mam za duży szacunek do psychologów i psychiatrów, żeby tym szafować, tak?